naszej wspólnocie, w naszej rodzinie parafialnej przeżywamy dzień dzisiejszy jako dzień bardzo uroczysty i podniosły dla całej naszej parafii. Dzień uroczysty dla każdej rodziny, której dziecko po raz pierwszy przyjmie do swojego czystego, niewinnego serca Pana Jezusa. Ale tutaj bardziej ten dzień uroczysty jest dla was, drogie kochane dzieci. Zapamiętajcie sobie tę datę dnia dzisiejszego. 19 maja 1990 roku. Po raz pierwszy przyjęłam w tym dniu pierwszą komunię świętą Pana Jezusa pod postacią chleba. Chciałbym, żebyście wszyscy tę datę sobie dobrze zapamiętali, bo nawet teraz, kiedy przychodzi młoda para do kancelarii parafialnej, by zgłosić chęć zawarcia związku małżeńskiego, między innymi też jest takie pytanie, a kiedy, w jakim dniu i w którym roku przyjęliście pierwszą komunię świętą? I jest taki wyjątek, kto z młodych tę datę pamięta. A ta data właśnie powinna być zapisana i w umyśle i w sercu każdego. Dzień, w którym po raz pierwszy w naszym sercu spotkaliśmy się z Panem Jezusem. Bo drogie dzieci, drugiego dnia w życiu podobnego mieć nie będziecie. Tak radosnego, tak uroczystego. Chyba, że któregoś może z chłopców Pan Jezus powoła do swojej służby, do kapłaństwa. I wtedy, kiedy otrzymał święcenia kapłańskie, kiedy będzie odprawiał pierwszą mszę świętą, przeżyje podobną radość. To wasze radości, drogie dzieci. Dzisiaj, jak powiedziałam, ratuje się cała nasza parafia. Ale również raduje się i całe niebo. I Pan Jezus się raduje, że będzie mógł zamieszkać w waszych serduszkach. I Matka Boża, mamusia Pana Jezusa, i Twój Anioł Stróż, i Twój Święty Patron. Raduję się również Wasi rodzice. Zapewne nikogo z pośród Waszych rodziców nie brak dzisiaj. Chcą z nami przebyć tę Waszą radość. W dniu dzisiejszym otrzymujecie, drogie dzieci, różne upominki. Niech one będą dla was na przyszłość, na całe wasze życie tym właśnie przypomnieniem, że po raz pierwszy w dzisiejszym przyjął Pana Jezusa w swoim duszy. Ten obrazek, który dzisiaj otrzymacie z napisem, niech on wisi nad waszym teraz łóżeczkiem, a w przyszłości nad waszym łóżkiem, nad waszym łożem starości. Może da Pan Bóg, że te obrazki wam nie zginą. Bo niestety, kiedy ja wiem, w pierwszej komunii świętej był 15 sierpnia 1939 roku. Za 2 tygodnie wojna. Niestety wszystko zniszczone. Moje pamiątki pierwszej komunii świętej wszystkie zaginęły. Ale tę datę pamiętam. Co dzisiaj powiecie, drogie dzieci, Panie Wyskowe, kiedy go przyjmiecie do swojej duszy? Przede wszystkim powiecie jemu, że jego bardzo kochacie, i kochać chcecie i będziecie przez całe wasze życie. Poproście go również o to, co dla was najpotrzebniejsze.
żebyście wyrośli na zdrowych, mądrych i dzielnych ludzi. Bo takich właśnie potrzebuje Kościół, potrzebuje nasza Ojczyzna. Ludzi mądrych, ludzi zdrowych, ludzi trzeźwych. Poproście również o zdrowie, o błogosławieństwa dla waszych rodziców. Dla tatusia, dla mamusi. Przecież oni zawsze dla was poświęcają. A nieraz może i muszą znieść jakieś przykre wasze słowo, przykre wasze zachowanie. Bo potraficie czasami być niegrzeczne, ale dzisiaj tego oni co wam zapytają. Cieszę się waszą radością. Poproście Państwa o zdrowie i błogosławieństwo i w życiu pracy dla waszych rodziców. Dla Tatusia i dla babci, że jest to tak w rodzinie. Dla zdrowie i błogosławieństwa dla waszego rodzeństwa, braciszka, siostrzyczki. A może ktoś w rodzinie jest chory? Również powiedzcie o tym Panie Jezusowi. A największą chorobą to jest nawód pijaństwa. A może ktoś w waszej rodzinie jest tak? Na ten nawód właśnie choruje. Ten najwięcej sprawia przykrości, kłopotu w rodzinie. Powiedzcie też się o tym Panie Jezusowi. Czy Panie dał siłę, żeby on mógł się z tego nawodu wyśmiechać? A te was, drodzy rodzice, kieruję też ten apel, byście troszczyli się o ten skarb, jaki Pan Bóg powierzył wam w waszych dzieciach. To jest największy skarb, czym nic się na pewno porównać nie da. Czasami może przeżywać te różne trudności, bo dzisiaj niestety tych trudności materialnych jest coraz więcej. A tak może nasz robimy, kiedyś rozmawiam z jednym pracownikiem leśnictwa. Pytam jego, czy ma samochód. Skoro tak, gdzieś może przeletni chłopcy chodzi po podwórku. Proszę bardzo, zostawię pan samochód, proszę mi poddać tego chłopczyka. Proszę księdza, jak zacieszyć samochody, kiedy nie poddać. A wcale to nie jest tak wielki. Tak, to jest właśnie największy skarb dziecko. I macie tego skarbu strzec. Tak jak często strzelczy tego skarbu materialnego przez złodzieje. Macie troszczyć się przede wszystkim o życie duchowe waszych dzieci. O dobre ich wychowanie. Wychowanie religijne. Wychowanie w trzeźwości. Te wasze dzieci dzisiaj składamy to przyrzeczenie. I starajcie się im to przypominać, a niech Pan Bóg broni, żeby kiedyś swojemu dziecku podawać alkohol. To jest trucizna. Pamiętajcie, wychowacie swoje dzieci dobrze. Zapewnijcie im to religijne wychowanie. Zatroszczycie się o ich wykształcenie, w miarę możliwości i ich zdolności. Ułatwicie im w przyszłości życie. A dzieci będą wdzięczne. Będę was błogosławić i za waszego życia i kiedyś też po śmierci. Ale jeśli tego obowiązku zaniedbacie, to niestety największą krzywdę wyrządzicie waszym dzieciom, to niestety będę was wspominać, a może i przeklinać. I za życia, a może i po śmierci, bo niestety i takie wypadki też się
zdarzają. Mam pretensje do rodziców, że mnie źle wychowali. Drogie dzieci, kończąc, życzę wam, żebyście byli przez całe życie tak szczęśliwe, tak radosne, jak dzisiaj. A takim zawsze będziecie, kiedy będziecie utrzymywać ten kontakt z Panem Jezusem. I często będziecie się zbliżać do Niego w komunii świętej. Będziecie Go przyjmować do swojego serca. Niech ten Pan Jezus będzie waszym przyjacielem tak, jak niegdyś ten, co chodził po ziemi palestyńskiej, przytulał do swojego serca do palestyńskie dzieci, żeby również był tak samo i waszym, i przyjacielem, i przewodnikiem przez całe wasze życie. Amen. Módlmy się za rodziców i opiekunów dzieci przystępujących po raz pierwszy do stołu Pańskiego, aby dawali swoim dzieciom przykład chrześcijańskiego życia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za katechetów i katechetki, aby swoim przykładem pociągali dzieci do czystej komunii świętej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za duszę zmarłych dzieci, aby Pan Bóg przyjął je do swej chwały. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy ofiarując Chrystusa w Eucharystii uczyli się samych siebie składać w ofierze. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj nas, Wszechmogący Boże, w Najświętszy Sakrament przyjął nam łaskę w doczesnym, a chwałę w przyszłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bez niedostatku i bez cierpienia.
Ojcze, cieszymy się z Twojej dary, zbieramy się Ciebie czynienie razem ze wszystkimi, którzy w Ciebie wierzą, z aniołami i świętymi, wychwalamy Ciebie, wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Prawdziwie święty jesteś, Boże, i dobry dla wszystkich ludzi. Dzięki Ci składamy za Twojego Syna Jezusa Chrystusa. On przyniósł nam dobrą nowinę, że będziemy bez końca żyli z Tobą w chwale i pokazał nam drogę miłości, która prowadzi do tego życia. Sam przeszedł tę drogę przed nami. Teraz Jezus gromadzi nas przy jednym stole, bo chce, abyśmy czynili to, co On uczynił. Najlepszy Ojcze, uświęć mocą Ducha Świętego te dary, chleba i wina, aby się stały dla nas ciałem i krwią Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. W czasie ostatniej wieczerzy, którą Pan Jezus powierzył swojemu Kościołowi, przeżywamy na nowo Jego śmierć i zmartwychwstanie. Najlepszy Ojcze, który jesteś w niebie, przyjmij nas razem z Twoim umiłowanym Synem. On dobrowolnie ofiarował się za nas na śmierć, ale Ty go wskrzesiłeś, dlatego wołamy do Ciebie, Boże. Tobie chwała na wieki. Boże Ojcze, Ty nas wezwałeś, abyśmy w radości Ducha Świętego przyjmowali z tego ołtarza ciało i krew Chrystusa. Spraw, abyśmy umocnili tym pokarmem, coraz bardziej podobali się Tobie. Pamiętaj także o naszym papieżu Janie Pawle, naszym biskupie Juliuszu, o wszystkich biskupach i kapłanach. Napełnij serca wiernych radością ze zmartwychwstania Twojego Syna i spraw, aby zanieśli tę radość tym ludziom, którzy są smutni. Spraw, abyśmy wszyscy z Chrystusem, Najświętszą Marią Panną, Matką Bożą i wszystkimi świętymi przebywali u Ciebie na wieki. Chrystus Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Uczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze,
ze stacjami bliskiego kościoła, nie zgodnie z Twoją wolą, zapewnia jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pan.